Jest to faktycznie historia opisywana oczami, ustami, mózgiem, sercem przede wszystkim mojej matki. I stąd te dwa nazwiska na okładce i faktycznie umieściłem, jak pan powiedział, w zaświatach. W piekle jest to historia matki, która rozmawia z synem i się znajduje w tej triady bajecznej, w zasadzie bajkowej, bo nierealistycznej, piekła, nieba i czyśćca, znajduje się w piekle. Książka uzasadnia, dlaczego ona tam jest. Jest to dość surrealistyczne, ja umieszczam własną matkę w piekle, ale ona sama za życie to mówiła, że ona może się tam znaleźć. Matka dwójki nieślubnych dzieci, trzech mężów. Również inne przekazania z dekalogu z przyjemnością, niektóre łamała, więc trudno było ją gdziekolwiek indziej umieścić. Poza tym, jak zawsze twierdzę, co by powiedziały bogobojne sąsiadki, gdyby ją spotkały w niebie na przykład. Tak, tylko że ja przeczytałem tę książkę i wydaje mi się, że to, co mówi pana mama, będąc w piekle, nie pasuje do osoby, która w piekle miałaby mieszkać przez wieki. W zasadzie wieki, źle powiedziałem to słowo w języku polskim, wieki, wieczność jest takie dwuznaczne, przez wieczność, bo pana matka nadaje się wprost do nieba z kart tej książki. W tej historii wszystko jest, w tej historii praktycznie wszystko jest surrealistyczne i też nie udało mi się przekonać wydawcy, aby pod tym tytułem na fejsie z moim synem pojawiło się to, co pojawia się na chyba pierwszej stronie tej książki, powieść, historia surrealistyczna, bo ja umieściłem to w takiej konwencji surrealistycznej. Wszystko tam jest pełne kontradykcji, pełne dziwności. Moja matka jest, gdyby ją oceniać z punktu widzenia przywiązania do Boga w tym piekle, to jest jedną z najbardziej przywiązanych osób do tej religii. Zresztą ci, którzy czytali, wiedzą, czym się ta książka kończy. Chodziło mi o ten pewien surrealizm, on był tutaj pretekstem, żeby wprowadzić te historie, które w normalnym, funkcjonującym świecie, do których nie mogłoby dojść. Poza tym chodziło mi o spotkanie, przede wszystkim dokończenie pewnej rozmowy z matką. Tak mi się wydawało, że nie dokończyłem tej rozmowy z matką. Dzieci tak mają, uważają, że rodzice żyją wiecznie i będą żyli wiecznie i zawsze ważne sprawy można omówić później. Pan miał 23 lata. Lata, gdy moja mama zmarła. To już prowadził pan wtedy takie rozmowy, które teraz pan kończy? Nie, wtedy nie, bo jeszcze byłem niedojrzały. Mężczyźni dojrzewają około 40, sam pan wie, więc trudno, już żeby wiem. Mówić. Aha, już pan wie. W związku z tym trudno było prowadzić poważne rozmowy. Żartuję oczywiście w pewnym sensie. Nie, no bo do pewnych rozmów jeszcze nie dojrzałem, ze względu na moją biografię, na jej biografię i ponieważ mieliśmy bardzo ciepłą, miłosną niemalże relację, miłosną w sensie ogromnej intymności z matką, więc właśnie ta książka pokazuje taki stosunek bardzo bezpośredni. Mama mówi do swojego syna, synusia, o rzeczach, o których zapewne w większości takich relacji mama-syn nie zobaczymy i nie usłyszymy. To znaczy ciężko jest. Ja dziękuję. To jest ważne dla autora, prawda? Takie nalanie wody z bąbelkami, żeby czuć się bezpiecznie, żeby nie zaschło w gardle. Ja się czuję w Łodzi zawsze bezpiecznie, a, to nawet dobrze, bez wody, to także. Ale może? Nie, mi w gardle nie zasycha. Pan, ja jestem wykładowcą, byłem wykładowcą długi czas, potrafiłem wiele godzin mówić i no tak, pan był wykładowcą na Zachodzie, tam klimatyzacja działała, w polskich salach wykładowych to dopiero teraz. Nie przygotował się pan, nie przeczytał pan w całej Wikipedii, nie na Zachodzie, tylko w Polsce, na północy, w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej i w Toruniu, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Nie, absolutnie nie czytałem całej Wikipedii. Nie pod tym względem. Nie pod tym względem. Nie żartuję, no ale nie przeszkadza mi to, ja mogę bardzo dużo mówić i często trzeba mi przerywać. Zresztą moja mama też strasznie dużo. To wróćmy do mamy, do tych relacji z mamą. Rzeczywiście pana rozmowy, kiedy mama żyła, były takie bezpośrednie, takie dotykające spraw takich bardzo intymnych. No, trudno mi porównać, jak inni synowie z matkami rozmawiają, bo o tym się nie mówi, ale dotykały pewnych spraw. Oczywiście jako mam prawo tutaj w powieści, która jest powieścią z gatunku fikcji literackiej w pewnym sensie, chociaż ma przepisy naukowe, to też jest pewien element dziwny, wprowadzić pewne elementy, które nie miały miejsca, ale które mogłyby mieć miejsce, gdybym tą rozmowę dzisiaj z nią prowadził, gdybym chciał z nią ją dokończyć.
myślę, że nie byłoby problemów rozmawiać również o intymności między mężczyzną a kobietą z moją matką. Moja mama, dla niej było to ważne, ta intymność. Trzech mężczyzn poważnie interesowało się nią. Dwóm się nie udało z nią przez całe życie zostać, ale trzeciemu, mojemu ojcu, się udało, więc ona interesowała ją dotyk i dotykanie i rozmawianie o tym i mówienie. I nie widziałem, żeby nie można było tego opisać. Dla niektórych jest to kontrowersyjne, jest obrazoburcze, dla niektórych, zresztą wydawca też mnie pytał, czy się decyduje, żeby te fragmenty zostawić. Ja myślę, że inne rzeczy są obrazoburcze. Akurat nie te relacje mama-syn w takim kontekście bardzo intymnym, takim głębokim chyba, bo rzeczywiście każdemu człowiekowi brakuje takiej rozmowy wprost. Czy pan miał ochotę w tej książce umieścić także swoje odpowiedzi? Nie, od samego początku był to rodzaj pewnego... pytaniami, które ona zadaje i komentarzami do tego, które ona robi, w zasadzie dawała sobie pewne odpowiedzi. Nie miałem takiego zamiaru w tej książce. W ogóle na początku to nie był pomysł na książkę. 20 kwietnia 2011 roku, czyli praktycznie prawie z dwoma dniami, rok temu w dniu urodzin mojej mamy, 20 kwietnia się urodziła, no akurat pechowo w dniu urodzin Hitlera. I ta książka zaczyna się od obchodów urodzin Hitlera w piekle. Poczułem rodzaj pewnej tęsknoty, ja mam taką tradycję zapalania świecy na jakimś grobie, bo często się zdarza, że nie jestem w Toruniu i nie mogę być na tym grobie. I z tej tęsknoty wpadłem na ten surrealistyczny pomysł, żeby założyć jej profil na Facebooku. I taki profil założyłem. I tego samego dnia chyba pierwsze trzy rozdziały napisałem. Znaczy pierwsze, to nie były rozdziałami, pierwsze trzy fragmenty tej książki i od tego się to zaczęło. Jeszcze wtedy to nie miała być książka, miał być to rodzaj pewnego, no pewnie rozmowy na fejsie, gdzie jedynym przyjacielem, jedynym tak zwanym friend na tym fejsie miałem być ja i to miało być. Pierwsze fragmenty wpisane były zresztą w postaci wiadomości na fejsie, ale to stało się technicznie trudne, bo tam jest jakiś limit 65 tysięcy znaków, które można w jednej wiadomości napisać, a ja zacząłem pisać więcej. Gdyby twórca się dowiedział, kto zamierza pisać więcej, to może by wprowadził jakieś modyfikacje w kodzie. On przecież potrafi to zrobić dla pieniędzy. Sam pan o tym pisze, tutaj z pewnym podziwem w piekle chwalą twórcę Facebooka. Z pewnością, dlatego że jest to miejsce ogromnej próżności. Próżność jest jednym z ważnych grzechów, pychy, próżności, pewnego wojeryzmu, ekshibicjonizmu. Na fejsie się dzieje dużo rzeczy. Ludzie się na fejsie nienawidzą bardzo często. Te komentarze są pełne nienawiści. Chociaż niektórych. Na Facebooku można tylko zaznaczyć, lubię to. Nie ma nie lubię. No dlatego mama proponuje, żeby były jeszcze dodatkowe opcje, nie lubię, nienawidzę, bardzo nie lubię i te inne rzeczy. Ale to jest tej konwencji surrealizmu pewnego piekielnego. Facebook jest bardzo korzystny dla piekła, jest bardziej korzystny dla piekła niż dla nieba w tym. A dlaczego? Dlatego, że tam wychodzi, że ten ekshibicjonizm z nas wychodzi w pewnym sensie, żeby tam być, że ten pierwszy grzech pewnej próżności, pewnego podglądania, wojeryzmu i różnych, bardziej służy temu. Strasznie dużo grzechów przeciwko szóstemu i dziewiątemu przekazaniu jest też popełnianych z powodu fejsa. No, przeciwko trzem pierwszym też. No tak, ale te dwa, sześć i dziewięć. Są najłatwiejsze na Facebooku rzeczywiście. To znaczy one są wirtualne, ale w efekcie do tego samego prowadzą, więc w tym sensie jest to narzędzie, które bardziej służy diabłu niż Bogu.